Podstawowe pytanie, jak byście się tutaj znaleźli? Jakiś konkurs, czy... no nie wiem. No, ja jestem z konkursu Wiedzy o filmie, tak? A, tak jak zresztą Paulina, a reszta to... reszta to... Skończyłeś? Istnieje taka inicjatywa jak skrytkuj.pl, projekt, o którym może słyszałaś i ja właśnie z kolegą, który stoi tam, zrobiliśmy wideo, zrobiliśmy recenzję, bo trzeba recenzję filmową stworzyć i ja zrobiłem wideo recenzję i udało mi się tutaj pojawić, tak. Ja właśnie w tym roku nic nie wygrałam, ale zeszłą edycję którąś z kolei z krytykuj.pl też i też warsztatowy konkurs wiedzy o filmie, po prostu z różnych tam jakby konkursów i dlatego tutaj jakby się znalazłam, ale nie z konkursu jakby, nie z tego konkursu teraz chłopcy. No to co nam się nie podobało, no to dwa filmy chyba szczególnie, Obietnica i Oniryka w Siepole. Akurat Onirykę oglądaliśmy wczoraj i mieliśmy w sumie to samo zdanie, że nie wiemy o czym naprawdę był ten film. A specjalnie zostałam na spotkanie z reżyserem, żeby coś mi to rozjaśniło, ale nie, do teraz nie wiem, bo reżyser też się od tego strasznie wymigiwał, nie chciał powiedzieć i raczej to się przerodziło w traktat o historii sztuki. Mam to dodać, że to nie jest też tak, że stoi tutaj, tak, stoimy tutaj jako taka piątka debili, którzy oglądają film i nie potrafią w nim dostrzec nawet jakiejś drobnej nitki, która by łączyła sceny między sobą. A zamiast tego filmu mógłby być de facto pokaz slajdów zupełnie ze sobą niepołączonych i wyszłoby na dokładnie to samo, tylko że może byłby krótszy, to by było bardzo fajne. Powinniśmy mieć generalnie, takie mają w Talent Show i Uroży, że jest taki grzybek przed nami i jak go wciśniemy odpowiednio dużą ilość razy, to film się przestanie już wysiadać i możemy pójść do domu, to by było rewelacyjne. Ale czy uważacie, że w filmach a propos nastolatków, tak, jakby w młodzieży, tak, że jest zbyt ostro pokazane... Nie, skończ, przepraszam, bo... No nie, no ważne, że zrozumiałeś moje pytanie. Nie wiem, o czym pani chciała ten film zrobić, pani reżyserka, a o czym ona myślała robiąc ten film. Co ona chciała pokazać, no bo niektóre sceny to było coś takiego, nie wiem skąd one tam się wzięły i to są też no, dość kontrowersyjne sceny, że nie za bardzo się tak szczegółowo mówić przed kamerą, szczególnie o czym one były, ale pierwsza scena, która jest taka bardziej kontrowersyjna, oglądając film, to można sobie zobaczyć, taka wypowiedź z laptopem i dziewczyna z chłopakiem się pokłóciła, tak? I jest taka scena przed laptopem. Nie wiem, czy pani chciała udowodnić, że ona wie, że nastolatkowie mają jakieś, nie wiem, rozwinięte życie seksualne, jeżeli to tak można nazwać, rozwiniętym życiem seksualnym, to ta scena. Czy nastolatkowie tak stoczyli się jakby, nie wiem. Ale film jest przede wszystkim o osiedlu psychopatów, w tym filmie się nikt nie zachowuje normalnie. Nie ma ani jednej osoby, która by się zachowywała, nie mówię, że jakby super racjonalnie, ale po prostu jak taki naprawdę prawdziwy człowiek. Tam po prostu nie ma praktycznie nikogo takiego, kto by tak się zachował, że ja jestem w stanie nie tyle się utożsamić, co po prostu zobaczyć, że rzeczywiście taka postawa ma jakieś odzwierciedlenie w tym, co widziałem kiedykolwiek w jakimkolwiek człowieku. Nie, są jacyś ludzie po prostu wyjęci... Nie wiem zupełnie skąd, nie wiem skąd się wziął w ogóle pomysł na to, żeby ludzie zachowali w ten sposób jak w tym filmie, inny niż żeby to miało być jakieś źle psychopatów. Rozmawialiśmy o tym, że gdyby na końcu tego filmu było nagłe takie wycofanie kamery do jakiegoś studia, które to nagrywa, jak w Truman Show, taki troszeczkę metafilm o tym, że to film wewnątrz filmu gdzieś tam się dzieje i ludzie siedzieliby przed telewizorami i oglądali film o tych psycholach tam, to by było wtedy genialne, to by był faworyt w ogóle, ale nie jest. Bardzo fascynujące w ogóle jest po każdym seansie, że w tym teatrze muzycznym, że jest, nagle się pojawiają ludzie, którzy mówią, no tak, ale pan przedstawił tu moje życie w tym filmie. Ja tak patrzę, aha, no dobrze, może, ale to jest bardzo niesamowite, bo no nigdy, tam oczywiście nie ma nigdy żadnej krytyki, ale w ogóle też nic konstruktywnego tam się nie pojawia, tylko no tak, był cudny film, ale tylko ja tego cudu nie widzę. Czyli uważacie, że... Przede wszystkim jest bardzo zabawne to, że każdą wypowiedź przed twórcami filmu, jeśli już dostanie mikrofon na sali, trzeba przepisowo zacząć od film, oczywiście bardzo mi się podobał. I dopiero potem, nawet jak ludzie krytykują ten film, to muszą zacząć od film, oczywiście bardzo mi się podobał. To jest forma, która musi paść i wtedy można mówić dalej. Jest bardzo zabawne, jak się no tego słucha któryś raz. No jeszcze jak ktokolwiek skrytykuje film, to zostanie zaatakowany.
nikt nie uszanuje jego opinii, tylko zostanie zaatakowany, jak on może tak sądzić. A później panie podkreślają, zadawajcie pytania, nikt tu nie gryzie. Dokładnie. W ogóle może tak, czy oglądacie polskie filmy? Zacznijmy od tego. Czy tak? Tak, sądzę, że każdy nas ogląda. Ja jestem właśnie bardzo zainteresowana, co się dzieje w polskim kinie i bardzo jakby uważnie śledzę i to, co jest nowe. I w ogóle ten konkurs i ten festiwal, no to naprawdę jest ważne jakby dla mnie. Ja to w ogóle niewiele filmów oglądam, szczególnie polskich, ale tak, ale to by było na tyle. Niewiele oglądam filmów, zwłaszcza polskich, i ten festiwal jest dla mnie takim troszeczkę pierwszą jakąś większą, taką na większą skalę stycznością z tym, co się dzieje współcześnie w polskim kinie. No bo są takie filmy polskie, które każdy widział i będzie oglądał jeszcze przez setki lat, bo będą mu je pokazywać w szkole chociażby. Ale w tym, co się dzieje we współczesnym polskim kinie, w życiu by się nie dowiedział, gdybym tutaj się nie pojawił. My w ogóle porównujemy teraz ten festiwal do poprzednich, tak? Bo też w zeszłym roku bardzo dużo, ja brałem udział trochę, powinnam w dużej mierze. I tutaj porównujemy, jak wypadły te filmy wobec tamtych i czy nam się to podoba, czy nie. No ja właśnie byłam w zeszłym roku tutaj też jury, ale w innym, jeżeli Młodzieżowej Rady Miasta. No i też widziałam każdy film i tak też go oceniając. I tak teraz jestem już po wszystkich filmach i tak oceniając ogólny poziom tych filmów tegorocznych, to niestety stwierdzam, że w zeszłym roku było lepiej. I jest niestety, są takie filmy, które w ogóle nie rozumiem, dlaczego są w konkursie głównym, a jest dużo filmów przeciętnych, nie ma żadnych takich bardzo, bardzo wybijających się i to trochę zasmuca, że to jest taki rok w polskim kinie. Ale to właśnie nasze jury tak troszkę nie jest też traktowane na poważnie. Mi się wydaje, jeżeli nie jest jakby... nagroda, którą będziemy przyznawać, to nie miałem okazji wcześniej być, ale jeżeli tak kogoś złapać podczas festiwalu i powiedzieć, że jest coś takiego jak jury młodzieżowe, to wątpię, czy dużo osób by wiedziało o naszym istnieniu, że przyznajemy nagrodę. No nie jesteś gwiazdą. Ogólnie, nawet taki właśnie jak kolega wcześniej wspomniał. Ten problem tak, ja miałem dwa razy nawet. Z miejscem, nam dwa razy mnie nie chcieli puścić. Nie chodzi o jakąś rezerwację zupełną, tylko żeby nawet gdzieś moglibyśmy nawet być, a to trzeba wbiegać tak samo jak inni ludzie i brzydko mówiąc pchać się, żeby móc obejrzeć i ocenić ten film. Byłoby fajnie, a miał. Czyli masz takie uczucie niedocenienia, tak? Że... Nie żeby niedocenienia w ogóle, to warto by było ten film zobaczyć, tak jak jestem w no bo tego nie jest traktowanie, nie jesteśmy traktowani poważnie, a nie niedocenieni. Znaczy, mamy nadzieję, że za kilka lat nasze jury się stanie czymś ważniejszym i naprawdę docenionym. I że myślę, że będzie miało swoją historię, po prostu my dopiero zaczynamy i jesteśmy pionierami, a później myślę, że to może być po prostu jeszcze ważniejszy głos. We'll be right back.